Bardzo dziękuję. Szanowny panie ministrze, reprezentujący prezydenta Rzeczypospolitej, zwierzchnika sił zbrojnych, szanowna pani minister, reprezentująca Ministerstwo Obrony Litwy, szanowna pani minister, reprezentująca Ministerstwo Obrony Ukrainy. Miałem przyjemność spotkać się z panią minister podczas mojej ostatniej wizyty w Kijowie. Oddawaliśmy wspólnie hołd żołnierzom ukraińskim, którzy polegli w walce z najeźdźcą rosyjskim. Szanowni przedstawiciele Sojuszu Północnoatlantyckiego, zarówno części cywilnej, jak i części wojskowej, szanowni przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Republiki Korei, szanowni panowie generałowie, dowódcy Wojska Polskiego, oficerowie, podoficerowie, szanowni przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego, szanowni państwo, redaktorzy Defense 24, szanowny panie prezesie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, szanowni wszyscy zebrani. Budowa nowoczesnych sił zbrojnych wymaga wyposażenia zarówno w środki przeznaczone do obrony i osłony, jak i narzędzia, których głównym zadaniem będzie precyzyjne rażenie celów przeciwnika. Przeciwnik musi zdawać sobie sprawę, że w przypadku ataku na nasz kraj nie tylko jego siły poniosą wysokie straty, ale także, że posiadamy kły, które umożliwią nam wyprowadzenie uderzenia w miejscu, w którym najmniej się tego spodziewa. Od kilku lat intensywnie wzmacniamy nasze wojsko w każdej domenie. Na potrzeby wojsk lądowych zamówiliśmy chociażby czołgi K2 i czołgi Abrams, haubice Krab i K9, moździerze Rak i zestawy przeciwlotnicze Poprad wyposażone w rakiety Piorun, wyrzutnie rakietowe HIMARS i Chunmoo, a siły powietrzne otrzymają lekkie samoloty bojowe FA-50 i najnowocześniejsze samoloty piątej generacji F-35. Dla naszych samolotów F-16 zamówiliśmy pociski powietrze-ziemia JASM o wydłużonym zasięgu, pozwalające razić cele oddalone nawet o 1000 km. Inwestujemy również w zwiększenie zdolności rozpoznania. W tym celu kupujemy kolejne naziemne stacje radiolokacyjne, systemy bezzałogowe, takie jak FlyEye, Bayraktar czy wylezingowane Reaper, ale także systemy satelitarne. Nie poprzestajemy na tym. Prowadzimy już szczegółowe negocjacje z naszymi partnerami ze Szwecji w kwestii pozyskania samolotów wczesnego ostrzegania z jak najszybszym terminem dostawy, a w najbliższym czasie wyślemy formalne zapytanie do naszych partnerów ze Stanów Zjednoczonych w sprawie pozyskania aerostatów rozpoznania radiolokacyjnego. Podejmujemy również działania, które przełożą się na zwiększenie zdolności produkcyjnych krajowego przemysłu zbrojeniowego na poziomie umożliwiającym nie tylko bieżące uzupełnianie zapasów amunicji, a w szczególności amunicji artyleryjskiej, ale nawet w takim stopniu, żeby wolne moce produkcyjne mogły być kierowane do naszych partnerów zagranicznych. Pierwsza umowa ramowa z konsorcjum PGZ Amunicja w tej sprawie, obejmująca amunicję 155-mm, zostanie podpisana w najbliższych dniach. Budujemy wielowarstwowy, zintegrowany, naziemny system obrony powietrznej, który będzie posiadał w sumie wiele baterii systemu Wisła wyposażonych w baterie Patriot i systemów Narew i Pilica Plus wyposażonych w pociski rodziny KAM. Ten system będzie uzupełniany o zdolności fregat wielozadaniowych Miecznik, które zabezpieczą polską przestrzeń powietrzną od strony Morza Bałtyckiego. Zakończyliśmy rozmowy z wykonawcą, czyli konsorcjum PGZ Miecznik, w sprawie uruchomienia części wykonawczej kontraktu. W tym roku rozpoczynamy budowę pierwszego okrętu, a niedługo później przystąpimy do wykonania dwóch kolejnych jednostek, tak żeby wszystkie były gotowe do 2031 roku. Do tej pory był to nasz najważniejszy projekt w zakresie odbudowy zdolności i wzmocnienia Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej. Obok niego zakontraktowaliśmy oczywiście inne jednostki, jak niszczyciele min Kormoran II, ale pełnowartościowa Marynarka Wojenna powinna obejmować nie tylko jednostki nawodne, ale również te mogące skrycie przemieszczać się pod wodą, zdolne do długotrwałego wyczekiwania na swój moment, aby w odpowiednim czasie uderzyć, czy to w cel nawodny, czy w cel lądowy. I teraz news,
Staram się, żeby na każdej konferencji Defense 24 taki news był. Otóż, proszę Państwa, przystępujemy do realizacji programu ORCA. Jeszcze w tym roku planujemy uruchomić postępowanie, którego celem będzie zakup okrętów podwodnych wraz z transferem niezbędnych technologii, które chcemy uzyskać w drodze zamówienia offsetowego. Niebawem ogłosimy więcej szczegółów w sprawie liczby okrętów, a także ich wyposażenia oraz kompetencji, które chcemy pozyskać dla polskiego przemysłu stoczniowego i ośrodków naukowo-badawczych. Chcemy, żeby nasze okręty podwodne cechowała długotrwałość realizowanych misji oraz wysoka pojemność w zakresie przenoszonych środków bojowych i elastyczność konfiguracji, ale także wysokie zdolności skrytego przemieszczania się z dużą prędkością i długotrwałego wyczekiwania w ukryciu pod wodą. Okręty powinny być zdolne do wykorzystywania, co naturalne, torped, ale również odpalanych spod powierzchni wody pocisków manewrujących, zdolnych do rażenia celów w głębi terytorium agresora. Na bieżąco śledzimy programy związane z modernizacją flot podwodnych zarówno w krajach europejskich, jak i na świecie, pilnie obserwując najnowsze rozwiązania wdrażane przez poszczególne państwa. W ostatnich miesiącach z uwagą obserwowaliśmy projekt pozyskania nowych okrętów podwodnych przez Australię, gdzie dostrzegamy niewątpliwe korzyści, analizując przyjęte przez ten kraj rozwiązania. Zdajemy sobie jednocześnie sprawę, że taki projekt jest wielkim wyzwaniem. Nie tylko w zakresie kultury pracy, załóg w nowym środowisku, ale przede wszystkim w kwestii serwisowania tych jednostek oraz zastosowania infrastruktury wsparcia na ich potrzeby. W tym miejscu chciałbym zaprosić naszych partnerów, zarówno z naszego kontynentu, jak i spoza niego, do udziału w przetargu, który niebawem ogłosimy. Proszę Państwa, Panie Prezesie, bardzo dziękuję raz jeszcze za zaproszenie. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że co roku mogę uczestniczyć w tej jakże ważnej konferencji, jakże ważnej ze względu na bezpieczeństwo naszej ojczyzny, ze względu na to wszystko, co związane jest z próbą odbudowy imperium przez Rosję, ze względu na to, że cały wolny świat podjął starania, żeby wspierać Ukrainę, żeby nie dopuścić do odbudowy imperium. Imperium, które zawsze zagrażało wolnemu światu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli było białe, czy było czerwone, czy teraz jest putinowskie, zawsze postępowało w ten sam sposób. Dopuszczało się zbrodni wojennych, a więc zadaniem naszym jest niedopuszczenie do tego, żeby odbudowane zostało Imperium Rosyjskie. I mogę powiedzieć wprost, że razem jesteśmy silniejsi, przede wszystkim w formacie Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także w szerszym formacie. Przecież odbywają się cyklicznie spotkania Ukraine Defense Contact Group w sposób zdalny. Takie posiedzenie odbędzie się chociażby już jutro. A więc powstał szerszy format niż Sojuszu Północnoatlantyckiego, format państw wolnego świata, które sprzeciwiają się właśnie tej agresji, które wspierają Ukrainę. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę owocnych obrad. Dziękuję.